Jesień, wczesna zima jest to okres przede wszystkim wzmożonej aktywności na rynku, w większości branż. Wzmożonej aktywności to znaczy, że pojawiają się nowe zlecenia, kontrakty, pojawiają się nowe możliwości, w ślad za tym idą faktury, ale w konsekwencji wystawianie faktur nie zawsze od razu pojawiają się środki na koncie przedsiębiorców. Problem jest znaczący, jest anonsowany przez ponad 30% przedsiębiorców, którzy uskarżają się na nieterminowe płatności w przeciągu całego roku, a w tym okresie, o którym rozmawiamy, czyli druga połowa roku, jesień, wczesna zima, czy nawet przełom roku, z tym okresem problemy z uzyskaniem zapłaty wiąże większa ilość przedsiębiorców, nawet powyżej 40, około 45%, czyli jest to ten okres, kiedy faktycznie te problemy z zachowaniem płynności występują w sposób taki ewidentny. Stąd też istotne jest, aby przedsiębiorcy już wczesną jesienią, zanim jeszcze przystąpią do wykonywania prac, wykonywania usług, już zaplanowali jakieś zewnętrzne finansowanie. Takim produktem pierwszego wyboru zwykle jest kredyt, który jest teoretycznie najłatwiej osiągalny i relatywnie najtańszy, ale też z dostępnością kredytu jest różnie u różnych przedsiębiorców w różnych branżach.